Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Scorpio i Alex Mercer. Witam was w kolejnym odcinku z Prototype'a. Po przyjeździe ponownie wracamy do tej gry. Niebawem ją trzeba skończyć, bo no, za długo już tu siedzimy z tą serią. A dwójeczkę by też się chciało nagrać. Okej, zaczynamy misję. Ja tu zrobiłem już wszystkie możliwe misje poboczne. Okej, czyli teraz musimy jakby wejść wewnątrz tego zakażenia. O kurde, a co tak zielono się zrobiło? Ej, niesamowity Hulk przybył? Że tak tutaj zielono? Promieniowanie gamma? O kurde. No nie, mogłem się tego spodziewać. Dobra, jesteśmy tutaj. O kuźwa. A cóż to jest? Jakaś kraina czarów? O kurde, ile tych kokonów tu jest. To chyba jakieś gniazdo. Czy coś. Ciągle wykluwają się takie żółte orby. Czy tam złote, jak uważacie. A, czyli teraz będziemy mieli masę zabawy. Mówiąc wprost. Dobra, trzeba to zbierać. Bo to jest teraz nasz cel misji. Zbierać materiał genetyczny. Czyli to, co już robiliśmy dość niedawno. Okej. Pozbieramy sobie to wszystko. Co się stało? O, siema. Chyba walka będzie. Tym patykiem to mnie w życiu nie ubijesz. Jesteś dla mnie gównem, zjadę cię. Czekaj, daj mi jakąś moc wziąć. Dobra, czyli mamy bossa. Nie zjedziesz nas, gównie. Prosisz się tylko o kłopoty. Kurde, ale ten idiota robi uniki. Dobra, chce walki ze mną, będzie miał. Nie ma problemu. Co za łoś? Ej, jaki on damage kroi? Ej. Nie, podoba mi się to. Au! A on mnie zaraz wykończy. Co za łoś? Ej. Co za koleś? Aha, coś mi pisze, żebym tarczę sobie wyposażył. Dobra. Dobra, pysk zawrzyj. Ale jak ja mam tej tarczy używać? O Boże. Nie, to będzie ciężkie. Ej, nie czaję. O, to ja poszło więcej damage, ale i tak będzie ciężkim bossem. O kurde, ucieka. Uciekł. Woluj. Myśmy ledwie to przeżyli. Ledwie. Ale się udało. Moment, najpierw te orby trzeba pozbierać. Muszę więcej życia nieco zgarnąć. Więc ze mną tragicznie. Ale dobra, chyba już lepiej. Teraz możemy z nimi walczyć. Dobra, chodź tu koleś i walcz ze mną. Przecież ja go tu zaraz zjadę. Dobra, uniki.
Aaa! Kuźwa. Kurde, słaby jesteś jednak. A! Kurde, myślałem, że jesteś cięższym przeciwnikiem. Ach, ty kurde. Cholera, uważać. Ale rajdzie łatwiej. Unik, unik. 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 Dobrze. Ja w ogóle nic mu nie robię. Moment, chyba trzeba będzie zmienić moc. W takim razie. Może na szpony. A! Dobra, zadziałało. Nie ma! To jest nieczysta gra. O Boże. Ludzie na mutanty. Nie, to jest choroba już. Moment, najpierw muszę nieco hapsa zgarnąć. O Jezu! Ło! Dobra, zaraz go zjadę. Skończy się zaraz jego skill. Patrz, jak go już jadę. A! Ło, jak dostał. Dobra. W sumie to już będzie po nim. No, dobra. Koniec z tobą. Zdychaj, śmieciu. O, taki kozak byłeś wcześniej. Tak mnie zabiłeś. Teraz ty zdechniesz. No. Masz jakieś ostatnie życzenie? Nie ma. O, przypiąłem się do niego. Miło. Coś czuję, że to jeszcze nie koniec misji. Poddaj się, łosiu. Ja cię skonsumuję. Tak, wygrałem. Zamknij pysk. Co ty robisz? O kurwa. Te! Ale przecież nie możesz teraz zostać. Przecież go tak sklepałeś. A, może udaje? O kurde. Nie! Coś ty zrobił! Ej, nie wierzę. Nie, nie padłem. Gadaj. No nie na długo. Kuźwa. To i straciliśmy moce. No nie gadaj. No nie gadaj, że on nam zabrał moce wszystkie. Pierdziele. Wszystko nam zabrał. Zajebiście. Jesteśmy bez mocy. No, wierzyć mi się nie chce. Naprawdę wierzyć mi się nie chce. Mówię poważnie. Jesteśmy bez mocy. Oj Boże. No to niedobrze. To już jest tragicznie. Dobra, mamy następną misję. Ale trochę mamy tych pobocznych również. A odcinek znowu będzie za krótki. Chyba z 5 minut ta misja trwała. Max 7. To weźmiemy sobie coś takiego, że porobimy sobie znowu misje poboczne, żeby odcinek nam minął tak do 20 minut max. Ale kurde, no frajer mi zabrał moce. Jestem bez mocy. Tylko mam latanie. Ograniczył. Czyli jesteśmy w dupie, mówiąc w skrócie. A to mi się nie podoba. Bo bez mocy jestem nikim. O, udało się, okej. Moment, widziałem tu gdzieś klastra. O, tutaj. Dobra, trzeba teraz znowu skonsumować nieco. Moment, tu następny klaster. Nigdzie nie idę, póki ich nie biorę. Dobrze. O, właśnie, możemy sobie już upgrade'a dokonać.
tego za 250k. Mamy już wszystkie moce. Dziękuję bardzo. Dobra, teraz trzeba wyeliminować cel. To nie w taki sposób. Dobra, jest. To jest nasz cel. I co dalej? No fajnie, że... no ekstra. Coś chyba nie tak robię. A może to mamy zniszczyć właśnie? No nie wiem, no. Cokolwiek tu zrobiłem i nic. Gówno. Tak szczerze mówiąc. A, bo teraz trzeba z czołga skorzystać. Dobra, kapito. Dobra, jest. Dawać czołga. Dobra, dzięki. Dobra, teraz trzeba to szybko zniszczyć. O, udało nam się. Ekstra. Tylko zapewne mamy mało czasu. A nie, udało się. Szybko. To dobrze. Dobra, wysiądź z tego pojazdu. Tylko dalej jesteśmy jakimś kurde łosiem niedorozwiniętym. Dobra, bierzemy jeszcze jedną misję, bo to było stanowczo za mało. O, czyli to sobie weźmiemy w sumie. Potem przejdziemy się gdzieś w stronę infekcji. Mamy jeszcze parę misji, nie ma problemu. Nie ma po prostu problemu. Zrobimy to i odcinek skończymy. Następny, oczywiście, też kolejna misja fabularna. Moment, tu klastra widziałem. Trzeba go tu wziąć. Okej, świetnie. Jest tutaj do pochłonięcia pewien człek. Chyba tu już byliśmy. Tak mi się przynajmniej zdaje. Dobra. Fajnie, że. Zaczynamy. O, teraz jakaś inna misja. Trzeba dotrzeć do grupy naukowców. Coś pewnie mamy im zrobić. Nie mam pewności. Zaraz się przekonamy. A czasu mamy mało tutaj. To zapewne to gdzieś niedaleko. To zrobimy. Zobaczymy, co jeszcze. A, trzeba pochłonąć. Dobra, i trzech naukowców pochłonąć. O kurde. Fakaj się. Dobra, i ostatni został. Zostałeś sam. Jebci. Pięknie. Lol, jak się długo pochłaniał. Ale czy to ważne? Okej, świetnie. No, to była taka bardzo szybka misja, która nie sprawiała w ogóle żadnych problemów. Oj, tu misja już będzie taka cięższa. I teraz nas Helka goni. I dalej mocy nie mamy. To będzie dla nas zmartwienie. Chyba że odzyskamy te moce, to wtedy nie ma problemu. Na razie to się musimy, no, pięściami bić i latać. Przynajmniej tej moc nam nie odebrali bezpośrednio, bo to by była, no, już porażka dla tego bohatera. Ale jakoś trzeba sobie radzić z mocami lub bez. Zawsze coś. Jest jakieś przynajmniej wyzwanie potem trudniejsze. Nie wiem, kiedy skończę prototypa. Najpewniej w tym miesiącu, ale pewności nie ma. Spróbuję jeszcze dzisiaj Gotika wrzucić. I powiem wam szczerze, że tak mnie bierze na to Warzy. Strasznie.
Chyba zrobię to też dzisiaj, z niedzieli na poniedziałek. Okej, czyli tu trzeba 85 zabić z pojazdu. Okej, czyli dla mnie to jest jasne w sumie. Pewnie nas od razu do pojazdu przetransportuje. No, tak jak myślałem. To pewnie będzie banalne. Ale no ale nasz czołg miał już mało życia i to będzie przerąbany event. Jeszcze raz, tak popróbujemy z kilka razy aż do przejścia, nieważne jaki medal zdobędziemy, bylebyśmy to po prostu jakoś przeszli. Dobra, trzeba jakoś grać, wiecie, normalnie. Dobra, pięknie niszczymy ich tu jak chcemy. No i to będzie ciężkie wyzwanie, bardzo. W sumie można z rakiet strzelać, tylko też muszę uważać na te czołgi, bo one też sprawiają duże problemy. No to już nie są żarty. No kurde, następne czołgi będą tutaj nam sprawiać problemy. Dobra, ledwie przyjechał. Ale no, co za chamstwo. I no, porąbany ten event. Bardzo. Jeszcze raz. Jak mi się go nie uda, to ja to zrobię poza odcinkiem. Do 3 razy sztuka. Ja się tak bawić nie będę. Synki rąbane mnie tutaj chcą w konia robić najwyraźniej. Sprytnie. Dobra, tu rakietnicę szykować. Dobra, i teraz jakoś stąd wyjechać. Dobra, pięknie, fajnie, wszystko dobrze. No ale nasz czołg już nie ma nawet połowy życia. Dobra, oni tu jakoś nas jadą i tak. Choć teraz nam idzie nieco lepiej. Muszę też rakiet wykorzystywać jako, no, przynętę dla tych żołnierzy. O kurde, co ja robię? Dobra, do dupy z tą misją. W dupie to mam. Później się tym będę zajmował, poza odcinkiem. Jakby się to w ogóle uda zrobić. Kurde, porąbany ten event. Dobra, co my tu jeszcze takiego mamy? O, to sobie możemy jeszcze wykonać. To nie będzie takie trudne. I skończymy odcinek. Bo uważam, że to nie ma już sensu ciągnąć. I jak chyba słyszycie, znowu mam chrypę. Tylko już taką bardziej przejściową już. Która no będzie komplikować mi komentowanie. Ale to mi nie będzie też przeszkadzało. Bo jakoś nie czuję się fatalnie. Nie mam takich mdłości ani tak dalej, więc no, ja mogę spokojnie nagrywać, tylko po prostu ten głos trochę będzie taki dość niecodzienny. Ale to chrypa, raz na jakiś rok mi się zdarzy. Więc wiecie, to nie jest jakieś kurde ekstremum, że... Kurde, wonę stąd. Ja chcę inny cel, który mi właśnie spieprza. O, dobrze, o to mi tu chodziło. Dzięki. I pięknie. Teraz tylko dotrzeć do tego celu. Szybko to wykonać. I kończymy odcinek. 10 bodajże tu już jest prototypa. Więc chyba już nam niedużo zostało. I chyba mam wrażenie, że ominąłem gdzieś klastra. Albo mi się wydawało. Nie wiem. No właśnie. Ja to czasami mam aż za dobry wzrok. Czasem to już naprawdę zdarzy mi się coś ominąć, pomimo tego, że widziałem, czyli tak zwane przeoczenie celu. Dobra, jesteśmy już niedaleko, zrobimy co trzeba. O, tu jeszcze mamy jeden cel do skonsumowania, który sobie, no, zrobię.
i jebło do ławkę. Geralt. Bo nie ten Geralt z Rivii, tylko przez D. Jest dużo Gerard. Jest Gerard, jest Gerard. Gerard. Geralt, Gerald. Kurde, no. Są, to są jakby takie rasowe mieszanki od Geraltów. Nie wiem, jak to. Śmiesznie to brzmi. Wiem. Okej. Okay. Ale ten event będzie banalny. Wystarczy tam bardzo szybko dolecieć i szybko. O kurde. Aż do Koloseum. Ajajajajaj. Co? O Boże, jeszcze raz. Nie wierzę, że zawaliłem coś tak prostego. Jeszcze raz, jeszcze raz. Damy radę. Dobra, już jesteśmy niedaleko. Pięknie. Było 5 sekund powyżej? Było, pięknie. Znaczy poniżej. Nawet fajnie mi to wyszło. Dobra. Skończymy już ten odcinek. Akurat mamy 100 tysięcy expa. Nasz Alex Mercer stracił moce, pomimo tego, że był bliski pokonania McLooney'a, czy jak mu tam. No niestety musi się pogodzić z tym, że na jakiś czas stracił te moce. I dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka z Prototype'a. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie. Yo!